razem takiego Berlingo mi tu przyprowadzili i muszę sprawdzić, bo coś stuka. Niby na przeglądzie przeszedł dobrze, prawdopodobnie nie zawieszenie, ale coś stuka. Teraz jedziemy sobie zobaczyć, co tutaj może stukać w takim czymś. Może jakaś osłona, może jakiś przegub, albo nie wiem, zacisk hamulcowy. Zaraz jedziemy sobie obsłuchać go na jakiejś nierównej dróżce. Niestety to coś nie ma klimy. O! A korby też nie ma. Gdzie to się otwiera? Tu chyba, nie? Dobra. Ale tu coś jest do klimy chyba. To jest taki dziwny, jakby metaliczny dźwięk. I on nie jest związany z dziurami w ogóle. Czyli to nie zawieszenie. O, tak jakby. Jakby coś skrzypiało albo stukało o coś, ale to nie jest związane z dziurami w ogóle. O. Nie? No dobra, zaraz sobie weźmiemy, wjedziemy gdzieś i będziemy patrzeć pod spodem, co tam może tak skrzypieć. I tak sobie jedziemy. No, ja nie trzymam kamery, wiadomo, nie? Tak mi się wydaje, że to jedyne, co mi przychodzi do głowy, to że to łączniki stabilizatora. Już się kiedyś spotkałem z tym tematem. Taki niewiadomy był właśnie takie skrzypienie, stukanie jakby i to właśnie było w Astrze z plastikowymi łącznikami. I też na przeglądzie nic nie wychodziło. Wszystko było dobrze, nic nie skrzypiało, żadnych luzów. A się okazało, że po wymianie tych łączników wszystko ustało i było dobrze. Ja teraz jadę właśnie obejrzeć te łączniki. Chociaż od razu powiem, że wtedy tamte też nie wyglądały na złe i wydawało się, że są dobre, a jednak skrzypiały. Także być może te spróbuję po prostu tylko nasmarować na próbę, zanim wymienię na nowe. No i zdjąłem koło lewe, bo jak stawałem na progu i bujałem się na progu, to z tej strony jakby bardziej było słychać. Nie wiem, czy to to. Ale tu zobaczyłem, że sobie tak tu po prostu leży taki kamień. I on tu nie miał jak wypaść. Ale teoretycznie mógłby dawać jakieś dziwne takie głosy. Jest w każdym razie taka szansa, bo łącznik chodzi płynnie. Nie ma jakichś takich przeskoków, skrzypienia, tylko on płynnie chodzi na kuli. Także to chyba nie jest łącznik. Wyjmę ten kamień i zaraz zobaczę. No jeżeli to jest po prostu najgłupsza sprawa, jaką w życiu widziałem. To się tak zdaje tutaj, ale po tych metalowych częściach każda wibracja to jest po prostu przenoszenie na budę i to naprawdę będzie słychać. Tu mały pomocnik mi podejdzie i postuka kamieniem. Tylko oczywiście koło dam ten, żeby nie spadło. Zresztą nie spadnie, wiadomo. Chodź no tutaj, weź tylko tak palcem tutaj, o, i tak poruszaj tego kamienia tak tutaj, żeby on tak troszkę stukał o te blachy. No spróbuj, tak? O, dobra. No powiem wam, że to może być to. Wyciągamy kamienia, czyli naprawiamy i jedziemy spróbować. Oddaję go tu właścicielowi. Zakładamy koło i śmigamy spróbować, nie? Jedziesz ze mną? Dobra, czujemy już z podwórka i ja już słyszę, że tego nie słychać po prostu. Już nawet nie muszę dalej jechać. Przedtem lekko skręciłem kierownicą, ruszałem i już było słychać. Dobra, zapnę sobie pasa. Pojedziemy sobie na takie troszkę gorsze dziury może, co? W drugą stronę. Dobra. To poleciało. Tata, będzie mogło trochę trzęść, bo tu są takie dziury. Tą kamerą trochę trzęsie, bo tu są takie dziury. Spokojnie, nic nie trzęsie. Teraz tam trochę pokaż też do przodu. Słuchajcie, to była chyba najgłupsza naprawa, jaką w życiu robiłem, bo po prostu wyciągnąłem kamienia tylko z tego i już jest okej. Okay. Nic nie stuka, normalnie się jedzie. No i widzicie, jest zrobione, naprawione. Właściciel nie zbankrutuje. Myślę, że jest dobrze. Ja myślę, że jest dobrze. Nic nie stuka. To się ściemniło. Dotknij ekranu. Jest? Jest. No. Także nic nie stuka. Auto jedzie super. I dobrze, że no przegląd przeszło, no bo co? Ale dziwi mnie, że nikt tego kamienia tam nie widział. Przecież patrzył pod spodem ktoś chyba, jeden, drugi. I nikt nie widział. Przecież to jest takie banalne, nie? Zobaczcie. Idzie auto.
sobie takie kupimy, nie? Słuchajcie, to chyba nie ma co więcej kontynuować tego filmu. Zachęcam oczywiście do subskrybowania mojego kanału, gdzieś tam z boku ekranu. No i co? Pozdrawiam Was i do zobaczenia w kolejnych filmach, przypadkach. Cześć, pozdrawiam.